Krysiu, właściwie nie powinno się robić takich nagrań. Nie tylko, że moje piosenki obrażają muzykę i poezję. To zresztą nic nie szkodzi, bo też po to są pisane. Ale też i to, co się dostaje w takich warunkach technicznych, to jest obraza sonoryzacji wszelkiej oraz hi-fi'ów przy najświętszych anów. Ale czniam. Prosiłaś, to nagram. Zresztą chyba nie będzie innych moich nagrań i dobrze. Jeśli ktoś tam kiedyś odkryje te piosenki i dorobi do nich jakąś korbę do wyciskania szmalcu, to jeszcze lepiej. Będą ze mną kłopoty jak z Karusem albo z Wertyńskim. Zestawił skromnie Staszewski. Kapelusze, wodospad słońca, chmur, poduchy, złoto kul. Codziennie plecak pełen całkiem nowych wzruszeń. Królowa życia i król. Na taflach jezior trzepotanie białych żagli. Śnieg zimą w górach, latem lepsza morska sól. Czy dzień, czy noc, nic oprócz pragnień ich nie nagli. Królowa życia i król. Dla zdrowia czasem splin, patykiem pisanych win, odtrącaj szyjkę i skór. Królowa życia, królowa życia, królowa życia i król. Zwycięstwa pierwsze i przegranych pierwsza gorycz. Tanie spraw jak rajdy bilardowych kul. Coraz mądrzejsze życia podłapują wzory. Królowa życia i król. Najtrudniejszych w życiu rozmów ostre słowa. Jakoś to załatw dla higieny, weźmy ślub. Choć trochę głupio było, trudno dopasować. Królowa życia i trup. Na szczęście brak pamięci, jakoś tam trzeba kręcić, po prostu we mnie się wtór. Królowa życia, królowa życia, królowa życia i król. Pofartowało się zupełnie niesłychanie, gablota mota na opony wstęgę szos. I skórą kurtek świecą w środku jak Marsjanie. Królowa życia i boss. Jak człowiek wygra, to dopiero ma coś z życia. Naprawdę czuję, jak wariuje w żyłach krew. Układy takie, że no wprost nie do odbicia. Królowa życia i szef. Na pewno góra i farty i kultura nigdy nie wypadną z ról. Królowa życia, królowa życia, królowa życia i król. Thank you.
coraz mniej co dzień zwyczajnych spraw, Sebril, więc admiruję cię, bo to takie romantyczne. Królowa życia i król. Coraz mniej jawy, coraz więcej alkoholi. Od barley korn, powieki, oczom, duszy, stół. Oboje wiemy, jak samotność nocą boli. Królowa życia i król. Wódeczka raz poślina, pod czaszką kaca skrzyta. Wszystko załatwi ten ból. Królowa życia, królowa życia, królowa życia i król. Królowa życia, królowa życia, królowa życia i król. Królowa życia, królowa życia, królowa życia i król. Wychowanie bez ojca, to znaczy mogę opowiedzieć, jak to było. Natomiast nie mam prawda absolutnie żadnej płaszczyzny porównania, bo nie wiem, jak to jest się wychowywać z ojcem. Dla mnie było jakoś... było to zupełnie normalne życie i jak gdyby nie odczuwałem braku tej osoby. Tata nie poświęcał, z tego co wiem, nam za dużo czasu. Od 67 roku mieszkał w innym kraju. Była to osoba, która mnie, szczerze mówiąc, specjalnie nie interesowała. Tu były jakieś kasety, które ja w ogóle fatalnie skasowałem i nagrałem sobie B-52 na to. Z jednej strony Iggy Popa, na drugiej. Jak przyjechałem do Paryża w 71 roku, spotkałem Stasię. Później spotykałem go wiele razy na różnych wieczorach, spotkaniach, gdzie on śpiewał. I poprosiłam go, żeby nagrał mi te piosenki, które najczęściej wykonywał. Jechałam wtedy na ferie Bożego Narodzenia do Warszawy i chciałam zabrać tę kasetę ze sobą. On bardzo na początku nie chciał tego zrobić. Mówił, że to nie ma sensu, a tym bardziej na amatorskim sprzęcie, że to w ogóle jest nierealne. Ale długo proszony zgodził się. Zdaliśmy sobie sprawę, że kaseta, jedyna zresztą, która tam się znajdowała, z nagraniami piosenek Staszewskiego sprzed 10 lat, on zmarł 10 lat wcześniej, jest kasetą kultową i ta twórczość jest przedmiotem kultu. Ponieważ większość tych ludzi z naszego pokolenia nie znało go osobiście. Krążyły różne opowieści starszych emigrantów, również rosyjskich, czeskich, polskich, głównie rosyjskich i polskich. O nim, no przede wszystkim oczywiście o tabunach kobiet, które krążyły wokół niego i o atmosferze tych wieczorów, czyli wódka, tańce, nastrój egzystencjalnego buntu i jednocześnie zgody na świat, który się odbijał zresztą w tych nagraniach na tej jedynej godzinnej kasecie. To był chłopak z takiej polskiej drobnoszlacheckiej czy szlacheckiej zubożałej rodziny. Ojciec dyrektor gimnazjum, więc prawdopodobnie albo orientacja narodowa, albo prosocjalistyczna. Wojna, powstanie, którego zostaje na Pradze. Na tej Pradze być może był ranny. Być może był ranny, ale nie pamiętam tego. W każdym razie dostaje się do obozu. W tym obozie uniknął śmierci właściwie przez przypadek. Leżał w szpitalu tam i bardzo był chory, także po kilku dniach uznali, że w ogóle nie warto go leczyć i wyrzucono na stertę trupów z przeznaczeniem na spalenie. No, przypadek zdarzył, że ciotka jego z Pawianic, akurat to było przed Bożym Narodzeniem, przysłała paczkę dla niego. A kapo, który również wywodził się z Pawianic, po prostu się zainteresował, kto to, co to. Mauthausen poznał mojego kuzyna bardzo bliskiego, Zbyszka Dębińskiego, który był wówczas podobno dobrym kapo w obozie w Mauthausen. Kapo zabrał go z tej sterty trupów, numer na ręku znalazł i przypuszczał, że rzeczywiście już
Staszek nie żyje i sobie weźmie paczkę, trzymając go w łóżku jako chorego i paczką się sam będzie się żywił. Ale się okazało, że po paru godzinach Staszek zaczął oddychać, jakoś dawał odznaki życia i wtedy ten kapo nim się zajął. Jakoś tak mówi, ziomkiem moim jesteś, to już takie przeznaczenie, mówi, i musisz żyć. Chopsa z liczką, piesnia, piesnia interesna. Chodca w tym uspiecham, co jest wiesna. Raz kaszu ja wam, riviata swoją giełna, skipomata, wodka, kije, byli tam biała. Raz kaszu ja wam, riviata swoją giełna, skipomata, wodka, kije, byli tam biała. I przyszedł niemiecki generał, do gazmatryła potem skazał. Wyadajcie Ukrainu tak wolno, raz i winu, tak warią wam Hitler wiele lat. Wyadajcie Ukrainu tak wolno, raz i winu, tak warią wam Hitler wiele lat. Ja jemu odwiedził awarot, ach ty kurwa jomany twaj rot. My jebli Japońcem w szoku, my nas rani na Europu, Hitleru da mi mu odkazać. My jebli Japońcem w szoku, my nas rani na Europu, Hitleru da mi mu odkazać. I przyszedł italianski pasją, utachuj marżowoj nakazią. Gawarić to Mussolini w mieście z Hitlerem w Berlinie, raz gawora naszych ziemiach miał. Gawarić to Mussolini w mieście z Hitlerem w Berlinie, raz gawora naszych ziemiach miał. Pierdajcie Gaspadinu Duce, sztom ziemię naszą chuj pałuczyć. Jest na piecki milionów, raz pierdolka krasz szpionów, a patom na smałku adwiezią. Jest na piecki milionów, raz pierdolka krasz szpionów, a patom na smałku adwiezią. I przyszedł japoński samuraj, gabaritom ziemię nam oddaj. A nie to ja to i nikada ziemię wsiła z Leningrada, z wojskom samuraju zabierią. Ja to i mi kada ziemlju wsiła z Leningrada, z wojską samurajów zabierią. Samuraj ty pliacki samuraj, ty idi mi kadu pieredaj. Oddaj żołaj od stomacie, chuj marżowaj od stomacie, nic nie mu kandona nie snimaj. Oddaj żołaj od stomacie, chuj marżowaj od stomacie, nic nie mu kandona nie snimaj. Na ten Wydział Architektury w tych czasach zeszła się grupa zupełnie fascynująca. Muszę powiedzieć, że to było zbiorowisko ludzi, którzy przez 4 lata nie mogli zacząć studiów. I w tym zestawie poglądy Staszka nie były najlepiej widziane, trzeba sobie to powiedzieć. Zniszczona Warszawa, hekatomba trupów, to nie było trudne. Wówczas bardzo wiele ludzi z progeniturą inteligencką opowiadała się za komuną. I nie było w tym oczywiście talonów na samochody. Mówił mi, że musi być zaangażowany w coś, w związku z czym zaangażował się w różne, teraz mogę to powiedzieć, machlojki komunistyczno-socjalistyczne albo socjalizmu dążącego do komunizmu. Dobra. Był taki piękny dzień letni, szliśmy gdzieś przez te pola, szliśmy, żeby się zmierzch. I w końcu trafiliśmy na stuk słomy. No i tam żeśmy zapadli w ten stuk słomy i spędziliśmy całą noc na poważnych rozmowach o istocie rzeczy. Może moje lewicowe w końcu poglądy w dużej mierze mają swój rodowód tam gdzieś w tym stogu słomy. Poznałem go, może nie tyle poznałem, co widziałem go po raz pierwszy w 1952 roku. Na otwarciu wielkiej budowli socjalistycznej w Warszawie, to znaczy MDM-u. Skrytykował w sposób absolutnie może socjalistyczny, ale trochę stalinowski, realizację baru pod kandelabrami, który według niego był wybudowany i dekorowany
w ramach architektury kapitalistyczno-amerykańskiej. Imperialistyczno. Dlaczego? Dlatego, że to było pomalowane na czerwono i były wysokie stołki przed barem. Staszek Staszewski, jak sądzę, był naprawdę komunistą. Czy był komunistą? Może i był. Ale nie bardzo. Nie bardzo. Domy wznosi piekarz, bo w tej pracy biegły. Handel zagraniczny, rozwijają wzdłuż. Znają koniunktury z gawędzeń babuni. Domy, mosty, szkoły to domena szewców. A z krawców się robi życie z pannych piewców. Piekarz, szewcy, wzdłuż, każdy sercu bliski. Wspólnie zapracują na moją skość whisky, a zemski zaś whisky, aby spijać mógł. Rządzić musi ślusarz, rządzić musi ślusarz i musi ten ślusarz spokojnie spać bez trwóg. Więc każdego ranka na Afrykę Nevi pilnie referuję Europy biedy, jak się zachód plącze w pętach kapitału i jak do ruiny zbliża się pomału. Potem do lodówki zaglądam ciekawie, oto Johnny Walker zaraz się zaprawię. Każdego, co by mnie zaprawić chciał, wydam ślusarzowi, wydam ślusarzowi, aby za swoje miał. W tym czasie z Polski na zachód wyjeżdżali z młodzieży tylko sportowcy i Mazowsze. Warszawa pęczniała od ciekawych, wspaniałych ludzi, którzy pozbawieni możliwości uczestniczenia w życiu społeczno-politycznym, nadmiar energii rozładowywali w zabawie. Panienki, bar, kameralna, legia, szczególnie legia, na którą żeśmy chodzili wspólnie, gdzie były bardzo dobre panienki, które on nie znał. A ja chciałem je poznać. Poznaliśmy się w 51 roku. Właściwie Staszek mnie znalazł, bo jego koledzy opowiadali mu, że w klubie nad Wisłą, prawda, jest dziewczyna, ma ładne piersi. Draka mnie przyzywano. Jego, mam wrażenie, że najbardziej to przezwisko jakoś zafrapowało. Kto to może być, kogo tak nazwano? No więc oczywiście jakoś zorganizowali to nasze spotkanie. On przyszedł do klubu, był bardzo taki cały w skowronkach, w ogóle taki w lansadach. Mi się szalenie podobał, bo był taki niezwykły. Wstał, czekał na brzegu, ja jeździłam na treningi, wiosłowałam wtedy na czwórce ze sternikiem. No a wieczorem żeśmy gdzieś tam poszli, oczywiście miał gitarę. Śpiewał piękne piosenki. Były to piosenki takie stare, jakieś przedwojenne. Tak. Pamiętam, śpiewał Rebekę, Panterę. Wszyscy byliśmy zachwyceni. Ach, ach. Bardzo było fajne. Pamiętam, że wtedy właśnie narysował taki rysuneczek. Bardzo zabawny. Wówczas poznałem jego i twoją mamę, która była absolutnie wspaniałą panią, która doskonale pływała. Twój ojciec spędzał zresztą czas na basenie Legii. Wówczas też bardzo dobrze pływał, ale bardziej się zajmował panienką. Jak pływanie? Piwnica powstała z potrzeby przyjacielskich spotkań. Wtedy jeszcze nie mieliśmy własnych, niekrępujących mieszkań. Spotkania w knajpach były drogie i ograniczały swobodę. A w domu, w którym zresztą do dziś mieszkam, przy Placu Grzybowskim, było duże pomieszczenie piwniczne przeznaczone na węgiel, ziemniaki, na jakieś graty. Z pomocą przyjaciół przerobiłem to na piwnicę klub. Thank you.
zamiast przysiągasz pogrób notoryczna narzeczona, gdy zaśniecie wróży skarb, czy na życie wystarczycie i co każdy z was jest wart. W damę kier z jej ciała spływa, grzana w waszych betach krew, na nic wszystko nocą wiecznie się odkrywa, nieśmiertelny walet. Ludzie do piwnicy nie przychodzili na podryw, czy żeby rżnąć dupy, chociaż panienek przychodziło dużo i bardzo dobre, najlepsze, jakie wtedy były w Warszawie, zabiegały o to, żeby je tu zaprosić, ale one były ozdobą, dodatkiem. Tu ludzie przychodzili, żeby spotkać kolegów, przyjaciół, żeby przy kieliszku gorzałki porozmawiać, potańczyć, przede wszystkim pośpiewać, i dlatego Staszek czuł się w tej atmosferze jak ryba w wodzie. Po paru pucharach brał gitarę i śpiewał. Zły czas wśród obcych ścian, róż już nie przynosi pan. To wytrzymać trzeba też notoryczna narzeczona, nie pamięta chamskich praw. W całym świecie tylko ona wierzy w wielkość waszych spraw i nie może, choćby chciała, nawet was po pysku zbić, bo ją babcia kiedyś ostrzegała, że rozsądną trzeba być. Bardzo się zaprzyjaźniliśmy i byliśmy jakby współliderami tego piwnicznego bractwa. Ja niejako z urzędu, jako Jan Piwniczny, a Staszek no, był duchowym przywódcą. Wciąż lęk, bo gdzie stąd iść? Wszak człek to nie jesień. Tropem z miasta jeszcze dzień do drzwi puka, wieczorami z butelkami cały gang, i w dom zmienia się czasami meta w rytmie starych tank. Notoryczna narzeczona pijąc śmieje się do S, gdy wraz z nocą wasza miłość kona, bo to przecież tak już jest. Gdy wraz z nocą wasza miłość kona, znów samotna jest jak pies. Przede wszystkim śpiewał swoje piosenki. Piosenki, które sam pisał, zarówno słowa, jak muzykę. Były to piosenki pozornie lekkie, niekiedy nawet frywolne, ale była w nich jakaś odrobina goryczy, zadumy, czasem szyderstwa. No bo taki właśnie był Staszek. No te piosenki ani mi się nie podobały, ani uważałem ich poetykę w ogóle za coś zupełnie obcego mi. To znaczy opowiadanie o świecie zupełnie nie w takim stylu, do jakiego ja się przyzwyczaiłem, jaki ja tam sobie przez parę lat praktyki wypracowałem. Następnie minął jakiś czas, kiedy się okazało, że ja mogę tych piosenek słuchać. I bez zażenowania jakiegoś nawet. Potem mi się zaczęły podobać, aż doszło do takiego momentu, kiedy stwierdziłem, że mogę je sam śpiewać i chcę je sam śpiewać. Knajpa morderców. Nie szukaj drogi, znajdziesz ją w sercu. Smutna jest knajpa byłych morderców. Niech cię nie trwożą, gdy do niej wkroczysz, płonące w mroku morderców oczy. Nieważny, groźny wyraz na gębie, mordercy mają serca gołębie. Pantarmi gangu
czarnych sotni. Wczoraj rycerze, dziś bezrobotni. Pustką i chłodem wieje po kątach. Stary morderca sparł szkło sprząta. Szafa wykrywa drzewne kawałki. Siedzą mordercy, łamią zapałki. Czasem twarz obca mignie i znika. Zaraz się dźwignie ktoś od stolika. Wróci na zajutrz z miną nijaką. Bluźnie na życie postawi flakon. Każdy do niego zaraz się tłoczy. Wgląd nad szklankami błyskają oczy. I zaraz każdy lepiej się czuje. Jeszcze morderców ktoś potrzebuje. Może nareszcie któregoś ranka znowu się zacznie wielka kotanka. I dni powrócą godne zazdrości. Płacić będą za przyjemności. Niech ci nie trwożą, gdy do nich wkroczysz, byłych morderców. Ja mówię, Staszek, to jest piosenka o Akopcach. A, trafiłeś. To znaczy, że dobrze napisał. Band armii gangów i czarnych sotni, wczoraj rycerze, dziś bezrobotni. Słowem, w czasach programowego pozytywizmu, w czasach, gdy można było walczyć tylko o jedną świętą sprawę, taką jaką znaliśmy z ponurych lat, gdzieś tam dogorywali w więzieniach, na wygnaniach ludzie, którzy pielęgnowali mit owych czasów, prawda? Staś tym załatwiał się po swojemu, w sposób bardzo dwuznaczny, tak jak jego cała osoba była bardzo niejednoznaczna. Wracajcie słodkie chwały godziny, sławne gonitwy i strzelaniny. Tak znowu można znowu być młodym, zabić i z dumą czekać nagrody. W knajpie morderców gryziemy palce, żądze nas gnębią i sny o walce. Ale któż dzisiaj mordercom ufa, więc srebrne kule śpią w czarnych lufach. Był wspaniałym opowiadaczem, kozerem, rozmówcą, zabawiaczem, duszą towarzystwa, wodzirejem, uwodzicielem, tyle że nieskutecznym. No i przede wszystkim był wspaniałym, nie wiem jak to nazwać, no. Bardem. Nocami tylu ludzi się budzi, wam też chce się wyjść. Na obiedzie u cioci wylewacie kompocik i płaczecie w klozecie, jakby hańbę tę zmyć. To z lat dawnych w was gości nadmiar dawnej młodości, głupstwa, lęki i męki, których z serca nie wygnał czas. Czasem męczy myśl taka, zabić sobie szczeniaka, lecz mknie czas, a jak drzazga, to kalectwo tkwi w nas. Ty też wiesz, co to znaczy, czy za szybko czas gna, czy za powoli to boli i się kończy na łzach. Będziesz tęsknić do krzyku za ptakami tropików, a tu noc i znajomi i deszcz stuka o dach. Tylko czasem wśród mroku straszy i krąży wokół zamyślony marabut w lepkich błotach błądzący ptak. Lecz dzień lęki wymiecie, więc spokojnie możecie drzwiami trzasnąć i zasnąć, gdy dobranoc powiemy wam. Staszek złożył podanie o samochód, motywując, że musi mieć do pracy mu potrzebny. No wtedy to było dość trudne, wiele zabiegów kosztowało, ale wreszcie dostaliśmy przydział na Skodę Oktawię. I kupiliśmy. Trzeba było na to zarobić, bo każda rata to było więcej niż jego pensja. Oprócz tego trzeba było żyć jakoś.
w 61 roku wyjechał do Płocka, pełen zapału. Ja się zaparłam, mówię nie, ja nie pojadę do Płocka, ja nie oddam mieszkania. Już nie bardzo pamiętam, czy on był architektem miejskim Płocka, czy architektem petrochemii. W każdym razie bale żeśmy tam urządzali absolutnie doskonale. Do Płocka jeździłem rzadko. Parę razy Staszek wpadał do Warszawy. Raz tylko były olbrzymie imieniny w maju na Stanisława, kiedy do Płocka pojechało nas chyba ponad setka. Robił bale, które nie zostały w rozumie do tej pory. Czyli musiały to być wspaniałe, absolutnie bale, gdzie były absolutnie doskonałe panienki, gdzie przyjeżdżali ludzie doskonałymi samochodami na ówczesne czasy. Pamiętam, byłem wieziony przez szoferkę Grzegorza Lasoty, która już była ubrana w taftową suknię koloru zielonego. Jak żeśmy wyszli z samochodu Warszawa z dwoma skrzynkami wódki, to nasi koledzy, którzy przyjechali przed nami, już byli wszyscy pijani. I zaczęło się strzelanie z dubeltówek do wielkich garów z bigosem. Wśród żołd i szkła, wtem nagle
rogu staje rudy mundek, ciutka dróg. Cyn, 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 cyn. Dobre słowo chnie szkło, celina naga w nocy ucieka. Jakie dno, już tylko chce się jej do piekła skryć. Och, ziutek, ziutek, gdzieś ty był, kiedy ja zaczynałam pić. Dlaczego śniebił pysk, błyszczy noc i tylko kosy świeci błysk? Dlaczego taki ostry był ziutkowej kosy szpic? Przecież znacie te balety, żak nic złego nie ma nic. Ale celiny głos, celiny włosów woń, czerwoną mgłą zasnuwa oczy, kamień zbiera dłoń. Ziutek tylko podniósł krew, błysnęło, na białą pierś trysnęła krew. Słuchaj, to jęknął świat, jak chory pies u pana stóp. Tak to celinie, celinie, celinie kopią grób. W rynku syrenie, na jezdni żółty kurz, niebieska szklanka miga. Blacharnia ziutka zwija już, nie odtąd spoza grat. Ziutek i mundek bez celiny widzą świat. Lecz czasem, gdy jest noc, ziutek wytęża słuch. Tak to celiny, celiny, celiny duch. Celina to ja. Piosenka powstała po imprezie, którą zrobił dla nas Staszek. Było nas, ile tam osób? Z 10 może. Sama młodzież. Impreza była pod nazwą Bal dla bezrobotnych, jako że byliśmy młodzieżą jeszcze się uczącą. Był młody duchem, bardzo młody. I po prostu ta młodzież była mu potrzebna do tego, żeby właśnie tą swoją młodość cały czas utrzymywać. Kiedy tam bywałyśmy i dosyć często bywałyśmy u Staszka, mama była przeciwna temu, zaczęła się denerwować i nawet nam zakazała. Przychodziły nawet matki, że tam moja córka tu jest w nocy, godzina pierwsza, druga, ktoś do drzwi. Tu moja córka, co tu siedzi? Córka siedzi normalnie, no rozmawia z kolegą, herbata, kawa, ciastka. W drugim kącie kto inny tam siedzi. Tego typu historie były. Poznałyśmy go w Marabucie, w naszym klubie młodzieżowym płockim, gdzie zbierała się cała młodzież. To był też taki nasz drugi dom. Ja byłem jego pierwszym kierownikiem, a Staszek, jak go poznałem, on był pierwszym przewodniczącym rady klubu. Po pewnym czasie była taka historia, że młodzież z Petrobudowy przychodziła prosto z pracy, tak jak pracowała. Nie dojechała do domu, żeby się przebrać, a wpadnę do klubu, wypiję herbatę tam przy stoliku, coś pogram w karty i tak dalej. Zakaz. Chłopie, nie wejdziesz do klubu. Idź, przebierz się, umyj się, przyjdziesz do stolika, wypijesz z dziewczyną, sam, obojętnie. Będziesz się zachowywał tak, jak powinno się zachować. Zaczęliśmy uczyć tą młodzież robotniczą, która z całej Polski poprzyjeżdżała, jak to mniej więcej powinno być. Zakaz wstępu, nie, won z klubu. Nie pękaj, koleśniełam się przecie, to o nas wczoraj stało w gazecie. Pisała sama Trybuna Ludu, że nas pociąga romantyzm budów. W takim pisaniu nie ma usterek, postaw literek, niech brzękną szkła. Przed nami naród odkrywa głowy, inżynierowie z Petrobudowy. Kładziemy lachę, niech brzękną szkła,
budowniczo wie na 102. Bić życia rozkosz, a cóż nam to szkodzi, nawet PKS do nas dochodzi. A w zeszłe święto miałem kobietę, co miała obie nogi umyte. W Warszawie ptaszyn niech zdziera płuca, niech tańczy gruca, cholubek gra. My tutaj mamy program gotowy, inżynierowie z Petrobudowy. Kładziemy lachę, niech brzękną szkła, budowniczowie na 102. Ciężko się żyje o suchym chlebie, za to nikt grobów nam nie rozgrzebie. Przodkuj dwie zmiany zimą i latem, wyśpisz się w piachu pod kombinatem. Rąk trzeba wiele, pomników mało, kogoś złamało, lecz życie trwa. Więc niechaj zagrzmi slogan bojowy, inżynierowie z Petrobudowy. Kładziemy lachę, niech brzękną szkła, budowniczowie na 102. Choć nie ma w kabzie srebra ni złota, przyda się przecież nasza robota. Dopchamy wreszcie w którymś tam roku do wojny, co to ma być o pokój. Co szczędzimy, to ktoś ukradnie, idzie składnie, jakoś się pcha. Więc wykonajmy plan narodowy, inżynierowie z Petrobudowy. Kładziemy lachę, niech brzękną szkła. Komuna wypchała nas wszystkich, kraj i świat. Coś w rodzaju takiego wagonu towarowego, bydlęcego. W taką nieskończenie nudną podróż. Patetyczną zarazem ta piosenka tutaj. Inżynierowie z Petrobudowy, to jest właśnie o tym wagonie bydlęcym, prawda, że tam PKS nawet dociera, prawda, miałem kobitę, co obie nogi miała umyte. Interesowała się nim policja. No przy okazji trochę i nami, że bywamy z nim, że utrzymujemy z nim kontakt. Wiem o tym, że były zabierane jego teksty piosenek, noszone na policję. Także chcieli wiedzieć, o czym pisze. Co się w jego domu dzieje? Często Staszek był po prostu no, proszony, czy nakazano mu, czy co już to dokładnie tam trudno się w tym wyznać. Musiał jakieś referaty pisać dla pracowników komitetów na jakieś typowe czy nietypowe zebrania, spotkania i tak dalej. Dla Staszka to było po prostu parę minut czasu. Bardzo lekkie pióro miał. Z benedyktyńską cierpliwością Staszek malował kolorowe monogramy i kaligrafował litery gotyckie. Listy te pisał w zabawnej konwencji jako książę Płocka. Ja byłem niby jego namiestnikiem na Warszawę. W tej samej konwencji mu odpisywałem. On był taki artysta, jak to na Montmartre mógł chodzić nieogolony, czasami przeszedł przez miasto. Dla niego, jemu to nie przeszkadzało. Starzy płoczanie zdziwili się, o, jakiś taki ekscentryk chodzi po mieście, coś z parasolką, deszcz nie pada, słońce, zamiast laski parasolkę ma, z gitarą na ramieniu, architekt miejski, jakiś niepoważny facet. On kłuł w oczy miejscowym wąsom, między innymi swoją nonszalanską postawą. Do życia, do nich przede wszystkim. Różne spięcia miał z przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej i później już zaczynały być coraz większe spięcia z komitetem. Dlaczego on z Płocka wyszedł? On, naczelny architekt Płocka, potupnął pięścią w stół, powiedział bonzom partyjnym, mam was gdzieś i z jedną walizeczką przyjechał do Warszawy.
No, a tak już na serio, to wspaniały człowiek. Drugiego takiego nie poznałam. Na pewno nie. Dorosłem do swych lat, masz mnie za nic, dobrześ zgadł. Jak tak można, pytam was, tyle lat marnować czas. Nauczyłem w życiu się paru rzeczy, wszystkich źle, ale moją dróżką idź, gdy się już nie daje żyć. La, 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 la. Wszystko prostsze, gdy się śpiewa i gra. La, 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 la. Cóż, że wszyscy są mądrzejsi niż ja. Mieć co się chce można tylko, kiedy przegra się grę. A w sercu już zamiast krwi popioły, tylko i kurz, tylko popioły, popioły. La, 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 la. Dobrze też, jeżeli kogoś się ma. La, 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 la. Gdy po szklance koniak płynie jak łza. Gdy topi noc wszystkich godzin dziennych zdrady i zło. I kiedy dłoń ściska szkło, w którym przez płyn błyska dno. Inni zawsze wiedzą co, jak, dlaczego, gdzie i kto. Kiedy wziąć i komu dać, a ja nigdy, kurwa mać. A już nie daj Boże, gdy jakaś się spodoba mi, zamiast brać bez zbędnych słów, klączę się, kończę znów. La, 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 ale wszystko prostsze, gdy się śpiewa i gra. La, 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 cóż, że wszyscy są mądrzejsi niż ja. Mieć co się chce można tylko, kiedy przegra się grę. A w sercu już zamiast krwi popioły, tylko i kurz, tylko popioły, popioły. Lela, lela, wszystko prostsze, kiedy ciebie się ma. Lela, lela, po kieliszku koniak płynie jak łza. Utopi noc naszych ziemnych godzin zdrady i zło. Bądź ze mną, bo w mgle lat zginie nam lela, słuchaj to. Miał wypadek samochodowy na moście Poniatowskiego. Już nie pamiętam, dlaczego odwiedziłem go. No i takeśmy się zaprzyjaźnili. Ewa mi powiedziała, słuchaj, tylko żadnych koniaków, dlatego że on nie lubi tylko czystą. No i czystą postawiłem, poznaliśmy się jakoś, poczułem do niego ogromny sentyment. Zaczęliśmy gadać, pijąc. I to był pierwszy dzień, potem drugi, trzeci. Wyrzucili go wtedy chyba z partii. Co oznaczało właśnie niemożność znalezienia jakiejś pracy w jego zawodzie praktycznie. Odbywały się bankiety. No, na pewno olbrzymim magnesem dla całej grupy ludzi był niezwykły wręcz dar pana ojca. Pewnego takiego towarzyskiego kreacji atmosfery. Podniesienia temperatury, co znajdowało ostateczny wyraz, kiedy zaczynał śpiewać. Więc to tych ludzi szalenie zwabiało.
Wobec tego, że było bardzo dużo mężczyzn na ogół, starszych od tych wszystkich dam, a te damy nie były najbrzydsze, no to zawsze były jakieś napięcia takie układowo-erotyczno-łóżkowe. Kobiety w jego życiu to odrębny i dość skomplikowany problem. Wtedy była moda na barczystych panów wąskich w biodrach, a Staszek był jakby ich zaprzeczeniem, zwalisty, blondyn, niewysoki, o dobrodusznym, takim mało jazzowym obliczu. Panienki chętnie słuchały jego piosenek, ale potem wolały się kochać z tymi lalusiami głupimi jak one. Musiał wielbić, okazywać to, siadał u stóp pani, grał na gitarze, potrzebował cierpieć, przeżywać. Słowem, kobieta stanowiła część pejzażu. Natomiast nie musiała bardziej to być... Bardziej część pejzażu, przepraszam, że ci przerwę. Kobieta była centrum. Centrum jego zainteresowania, no tak. W tłumie, tak. W tej ciżbie całej, tego natomiast tłumu Polaków kobieta, czy innych. Kobieta była po prostu ale osobą więcej, najbardziej... Ale nie była to kobieta fizyczna. Był to jakiś... Mitter. Te ludzie to brudne świnie, co napletli o mojej dziewczynie jakieś bzdury o jej nałogach. To po prostu litość i trwoga, tak to bywa, gdy ktoś zazdrości. Kiedy brak mu własnej miłości, plotki płodzi, gdy nie zaszkodzi żadne obce zło. Na mój sposób widzieć ją. Na głowie kwietny nawianek, w ręku zielony badylek, a przed nią bieży baranek, a nad nią lata motylek, a przed nią bieży baranek. Znów wyjechała do Saint-Tropez, znów męczyła się, Boże drogi, znów na jachtach była podłogi. Tylko czemu ręce na białe? Chciałem zapytać, zapomniałem. Ciało kłoniąc, skinęła dłonią, starła skroń o skroń. Znów zapadłem w nią jak w toń. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badylek, przed nią bieży baranek, a nad nią lata motylek. I potem okazuje się, że to piosenka o panience kiepskiego prowadzenia. Dziewczyna świetnie się stara, kosi pieniądz, ma jak łana. Trudno pracę z miłością zgodzić, rzadziej może do mnie przychodzić. Tylko pytam, kryjąc rumieniec, czemu patrzę jak potępieniec? Czemu zgrzytam, kiedy się pyta, czy ma ładny biust? Czemu toczę pianę z ust? Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badylek, a przed nią bieży bardzo. Jacek, Kazik i Zbyszek. To był sensacyjny występ wieczoru. Dziękujemy im bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie. Trudno było oddzielić to, co jest na przykład w Baranku czy w Celinie od jego własnych doświadczeń, tylko przefiltrowanych przez, jak wspomniałem, silną literacką świadomość. Słyszeliśmy o tym, że bohaterka Baranka w końcu
dostała się na stałe na ten jacht, że właściciel jachtu kupił jej wyspę na Morzu Egejskim i że tam do dzisiaj mieszka. To była dziewczyna z bardzo takiego eleganckiego środowiska. Dziadek był rektorem Uniwersytetu Poznańskiego, ojciec profesorem uniwersytetu i tak dalej. Natomiast jakaś rodzina w Anglii, ona pojechała tam do Anglii, do szkół, jako taka dziewczynka 15-letnia o urodzie olśniewającej. Tam się wykoleiło jakoś w sensie pedagogicznym, nazwijmy to. Wróciła tutaj i na jakimś balu przyjechali jacyś dziennikarze z Parimacza. Wtedy dziennikarz z Parimacza to było coś takiego, jakby tu wszedł struś teraz. No i tam te modelki wszystkie, prawda, podniecone, bo to ten Parimacz, oni fotografują. No i oczywiście ona te modelki wszystkie tak zmiotła, jak... Tak, Staszek lubił dziewczyny. Ponieważ domniemania są takie, że moja dziewczyna była również w Płocku jego dziewczyną, to właściwie nic więcej o tym nie mogę powiedzieć. Prawdopodobnie jesteśmy szwagrami. Natomiast gdzieś to wszystko w podglebiu było podszyte beznadzieją. Ta beznadzieja definitywnie sprowadzała się do tego, że myśmy wtedy przecież byli dość młodymi ludźmi. Byliśmy ludźmi, którzy wtedy powinni robić ostatnie kroki przygotowawcze do zrobienia kariery lub już wchodzić po stopniach kariery. O ile to pojęcie w ogóle ma jakiś sens, ale ono ma sens i artystyczny, i pieniężny, i zawodowy. Mhm. Wszystko było daremne. I więc takeśmy postanowili wyjechać. Moja żona i ja zmusiliśmy go do uszycia sobie ubrania z welwetu koloru kawa z mlekiem. Takie na luzie francuski architekt. No ale on to zrzucił i pojechał. W czarnym ubraniu i tej nylonowej koszuli. W takich butach typu trumniak. Kiedyś telefon. Cześć, Staszek Staszewski. Ja mówię, skąd ty dzwonisz? A tutaj dzwonię do ciebie z Paryża. Zamieszkał u mnie wówczas. Powiedział do mnie, mój doktor, ja tam albo gdybym się został, to musiałbym sobie pozwolić na plucie w twarz, albo wziąć pistolet maszynowy i strzelać do wszystkich. Poprzedzała go legenda. No, wspaniałego bon vivant, magika, zaklinacza, który czyni cuda, nieprawda? Stanisław Król Życia. Śpiewał te swoje piosenki wszędzie i zawsze. Jak już mówiłam, woził zawsze w bagażniku gitary i jak go proszono, to schodził po tą gitarę, nie dawał się długo prosić, lubił śpiewać. U Marianny orzechy z miodem, u Marianny szampan pod lodem, u Marianny krwawa langusta, ma Marianna ćwiczone usta, bieliznę z polotem, na ekler majtki złote chłopców judzi, ale się nudzi, lecz na szczęście w swoim zamczysku uzbrój starych azefalistów, policyjnych aurze romantyk, czuwa ciotka i dalia antyk. Ta przychyli nieba, ta wie co dziecku trzeba, wnet jej wtyka romans barykad. O jak klawo, o jaka draka, można śmiać się,
można i płakać, wnet zapomnieć. Na dupie krostę zamiast krzywych, nogi mieć proste, przeliczne podniety i nowe wciąż gadżety, kat ofiara, szczegółę wara. Bardzo często wieczorami, a właściwie już tak u progu nocy, Staś przychodził głównie z Ludwikiem Lewinem, a niejednokrotnie też z większym towarzystwem. Przynosił zakąski z nocnego sklepu Goldenberga. Nakrywaliśmy fortepian obrusem, bo fortepian był jedynym sprzętem nadającym się do biesiadowania w naszym mieszkaniu. No i przy specjałach kuchni żydowskiej, winie i wódeczce całymi godzinami trwały nasze nocne rozmowy. Później nikt już nie mógł odjechać samochodem, metro już też nie jeździło, więc całe towarzystwo zostawało u nas. Kładło się na podłodze, na płaszczach, Staś na grubym kożuchu, który nosił całą zimę. No i tak trwali do rana. I zawsze, za każdym razem, punkt 8 rano, Staś otwierał oczy, momentalnie wstawał do pionu, podnosił kożuch i wychodził. Est-ce que je peux écouter? Bien sûr. Laquelle? La troisième. A ciotka Idalia miesza cykutę, zdejmuje ze ściany włócznie zatrute czerwoną gwiazdeczkę, portrecik cara w kuferku Mariannie wysyła zaraz. Wszak dziecko splindławi, niech trochę się pobawi, niech popika nikę barykad. U Marianny książeczki ma o sierpi młotek, trójząb ze strzałą, dzieł Batiuszki, półeczka spora, notatniki, agitatora. A w lektur tych przerwach już wie jak się rozerwać, tam pomyka, gdzie zgiełk barykad. A ciotka Idalia jeść kurką sypie, brutalne metody nie są w jej typie. Do drzemki na ganku pachnie kwiat wiśni, społeczność współczesna wnet jej się przyśni. A za nią do mokrej roboty wnet się kopnie w wartych szykach armia barykad. Solo w tym samym ten nie ma być. Ej. Panny z barykad, a ciotka Idalia żuje obiadek. Sto batów w praksedzie na goły zadek. Na Sybir Macieja do pierdla chryćka, ogrody szymszyle, różna policzka. Krucyfik z nim w zgodzie, fotosik na komodzie. Panna dzika, nikę barykad. Ech Marianno, zrzuć no suknię, jutro rano 30 stopnie, chodź no z nami. Wynajmiem szalet, odgryziem szyjkę, zrobimy balet i pokażemy, bo znamy te problemy, co wynika z ognia barykad. Nas ciotka Idalia nie może złapać, my ciotkę Idalię zaklejemy w czapa. Przepchniemy panią lepsze z lesa pasę, tygrysa do baku i wiona klasę. Za migotanie, za nami świat zostanie i panika, ery barykad, morda flika, wojsko w łazikach, polityka, klasa i klika, wiece w rykach, partia, syndykat, dialektyka i w ogóle wszystko, co nam przeszkadza, spokojnie leżeć na słońcu, trzymając ręce na piersiach panienek i patrzeć na chmury typu kumulus w kolorze białym. Natomiast niebo jest przy tym niebieskie.
ta legenda, że on się świadomie skloszardował, też miała w sobie coś, zwłaszcza dla ludzi z mojego pokolenia, coś nakładającego się przecież na bunty z lat 60. młodzieży, prawda? Odrzucającej wszystkie dokonania życiowe w świecie społecznym, idącym jakby na łono natury, naturalnej ekspresji i odrzucenia struktur. Samotny bunt z flaszką w ręku. Staszewski w Paryżu czuł się źle. Ja mu mówiłem: Staszku, ty należysz do ludzi takich, którzy nie powinni mieszkać za granicą. Bo on ciągle był tutaj na wakacjach. On traktował swój pobyt tutejszy na wakacjach, dlatego grał na gitarze, dlatego się upijał, dlatego miał różne panienki, dlatego zadawał się z dziwnymi ludźmi. Sytuacja była paryska, czyli że Paryż był piękny, a życie trudne. A gdzieś był wielkim guru dla ludzi takich jak ja, którzy byli trochę młodsi od ciebie. No tak. Wtedy. Stanisław był ogromnie popularny i był poszukiwany. Po prostu wydzielano go sobie. Także bywał na... Bywał stale zaproszony, jak ja przez kiedyś też przez jakiś okres miałem takie żurfiksy wtorki, no i zawsze tam dzwoniliśmy, czy można na nas, na Stanisława liczyć. A poza tym taką płaszczyzną jakby szerszą, gdzie się spotykali ludzie nie tylko z jednego kręgu towarzyskiego, to była knajpa Rawajak. Jest to wciąż ta sama dzielnica, Mare, taka polsko-żydowska dzielnica. Dziś ona jest trochę mniej polska, trochę mniej żydowska, ale knajpa jest ta sama. Wciąż jest równie piękna pani Sonia. Drzwi się otwierały, wchodził Staszek ze świtą. Wszystkie głowy się odwracały. Staszek... Pani Sonio to co zwykle, wódkę pił, przywiązywał wielką wagę do pięknego gestu, dużymi kieliszkami od wina. Więc ja byłem w tej jego świcie, czasami byliśmy tylko we dwóch, ale to już ja byłem jego świtą czasami. Była ogólna aklamacja sali, wyrzucano pianistę, za pianinem siadał Staszek. Czasem za nim formułował się chór inżynierów barytonów. Jak zaczynał grać i śpiewać Boże Cara Chranić, to ci starcy jeszcze, którzy walczyli w czasach rewolucji, klękali. To był taki wiew tych jakichś rosyjskich takich wielkości, takiego szaleństwa. I to śpiewali kreślarze przybici życiem szambrdebonów. I to tak nagle ta słowiańska, i on prowadził ten korowód. To jakby powiedział, to co on dawał tych ludziom, tym paniom magistrem szambrdebonów, tym wszystkim kreślarzom biednym, nie biednym, oni myśleli, że są królami życia pewnie, on im w tym utwierdzał. Patrz, płynie kolorowych świateł nad sekwaną sznur. W dolinie brzmi Paryża nocny śpiew jak świerszczy chór. Jak noże, czarne ostrza dachów kroją nieba tło. W nich okno lśni, tam jak i ty, ktoś spać nie może. Dziś w Szambrdebonie bal kreślarzy, znany formy jest jak lord. Nikt nie mógł wspomnieć się nie waży, ni pracy praca, chamski sport. Odbijaj flaszkę, rząd znik, uznaj na orbitę wszyscy wraz. Bo gdy tak człowiek od rana pełza, to wieczór spędzić chce wśród gwiazd. I ty tu jesteś, ty o rękach, co tak gotycki mają rys. I piękna jesteś jak jutrzenka w swoich sukienkach z marszowic. Chciałbym się zbliżyć, ukochana, do łóżka nucić ci mój śpiew. Cóż, kiedy leżysz na dwóch panach, a między nami kran i zlew. Któż umie tak jak Polak mówiąc milczeć, milcząc bić, tak szumieć, tak o słowo jedno zaraz w mordę bić. Ech, biada, te gotyckie ręce znów nie tam, gdzie trza. Darujcie mi wybite drzwi, łupem żabojada. Thank you.
puszczam rdewonie draka w sali. Znowu z lokalem będzie źle. Cóż, gdy żabojad się napali, to zawsze może nadziać się. Co mi ich franki, ich ostrygi, wywiozłem z Polski, com tam miał. I zawsze mogę bez fatygi przygrzmocić temu, co bym chciał. Cóż z tego, że wybiegła za nim, że mu w panioli sklejałem. Cóż, że dla niego zdejmie stanik, ja mam swój cios, on tylko sklep. Więc wolę sprzeć się mych karesów i z wami moją whisky pić. Na całe życie bez adresu, ale z imieniem własnym być. Cóż z tego, że wybiegła za nim, każdy urządzi się jest rad. I bierze on ten towar tani, a mój jest przecież cały świat. Wiecie, że seta znakomicie padniemy, ale zgódźcie się, że z tylu różnych dróg przez życie każdy ma prawo wybrać źle. Że z tylu różnych dróg przez życie każdy ma prawo wybrać źle. Że z tylu różnych dróg przez życie każdy ma prawo wybrać źle. Przez parę lat przyznawałem się, że jedyną moją maksymą życiową są słowa z Balu Kreślarzy, że w życiu każdy ma prawo wybrać źle. I tym się broniłem przed wszelkimi zarzutami. Oczywiście to nie wystarczy, żeby żyć, ale w każdym razie to jest niesłychanie atrakcyjna propozycja i jest w tym jakieś wielkie wybaczanie dla ludzkich słabości, wielka rozumność, tak bym to rzekł. Ta cała jego filozofia życiowa, cały jego stosunek do życia właśnie miał swe korzenie w tym, co przeżył. Zresztą tak jak u każdego jest to. I ja myślę, że mógłbym to zrozumieć. I rozumiem właściwie. Stasiu. W momencie, kiedy nie chciał, żebyś się urodził, nie wierzył w to, że życie jest warte życie. On życia nie spieprzył. Życie zostało jemu spieprzone. Tak mi się wydaje. A ty jak myślisz, czy życie jest warte życia? Ja uważam, że jak najbardziej. Ja się tutaj o 180 stopni jestem różny. A ci nie przeraża to, że pewnego dnia znowu wzejdzie słońce, przeraża. A nas nie będzie? Przeraża, no ale... Ale cóż robić, no ja jak gdyby wierzę, że jest taka siła, która jest w stanie... Ale co zrobimy z tym czasem danym nam od Boga? Dosyć skąpo, przyznaję. No ja uważam, że kiedyś go dostaniemy jeszcze więcej. Kiedyś, jak wstaniemy wszyscy razem z powrotem. Zapominał dbać o swoje zdrowie. Chociaż chyba żywił jakieś obawy tutaj, bo w czasie, kiedy mieszkał z dziewczyną z Polski, która nie znała francuskiego,
Zawsze koło jego telefonu w domu leżał kartonik z nazwiskiem, imieniem, dokładnym adresem. To było napisane drukowanymi literami, przeliterowane francuskimi imionami napisanymi fonetycznie właśnie dla niej, żeby mogła wezwać pogotowie, kiedy to będzie niezbędne. Był w szpitalu po wypadku samochodowym, gdzie mu powiedzieli, że powinien się leczyć na serce. Z którego to szpitala, prawdę powiedziawszy, to on uciekł. I on mógł żyć. On mógł żyć jeszcze bardzo długo. Ale oczywiście mógł żyć na inwalidzkim wózku, który byłby dla nikogo niewidoczny. Mhm. Rozumiesz, tylko właśnie mniej jeść, mniej pić, nie robić tego. Jestem przekonany, że on sobie powiedział, że takiego życia on nie chce. Dzień przed własną śmiercią nagrał piosenkę. A gdy będę umierał. Generał, ziemnie ścicha dyrektor. Bo umiera byle kto. Serce pluśnie, wstaw ciszy. Doktor papier podpisze. Szakal z hieną, skantorka. Włożą rzeczy do worka. Żona przyjdzie w welonie. Ma przepustkę, haronie. Złoty ząbek zostawić. Biur pod głową poprawisz. A gdy będę chowany. Syn zapłacze pijany. Zdepcze szarpy dostojne. Potem pójdzie na wojnę. Na cmentarzu pod murem. Słońce zajdzie za chmurem. Drobny deszczyk pokropi. Pamięć moją zatopi. A na stypie z bigosem. Strasznym krzyknie ktoś głosem. Wyjdziesz patrzeć, kto woła. Znajdziesz ciszę dokoła. Sytuacja, w której żyję, tworzę, mieszkam, jest tymczasowa. Tą pewność dała mi wiara Boga. I myślę sobie, że tym się różnimy. Z tatą, który z jednej strony nie dotarł do Boga, z drugiej strony w systemie, w którym żył, miał swoją aktywność ograniczoną tylko do paru rzeczy. Wtedy wydaje mi się, chcąc coś robić, było się ograniczonym tylko do paru kanałów, w których można było działać. I stąd myślę ten pozorna niespójność tego, że z jednej strony był działaczem partyjnym. I to z tego, co wiem, był działaczem, czyli działał. Z drugiej strony natomiast pisał piosenki, które i wykonywał je, które jak gdyby zupełnie stawiały go po przeciwległej stronie.
ja go widzę, pamiętam, czuję jako człowieka na pewno jakiegoś nie, na pewno niełatwego do współżycia w rodzinie, ale wiele warte są te jakieś tam lata, które się wspólnie przeżyło z takim człowiekiem, więcej warte niż z jakimś przeciętnym. Chciał, żeby wszystkie kartki w naszym kalendarzu były czerwone. To dobrze. Nie pamięta się złych rzeczy. Jak słucham tych piosenek, które są przecież przepiękne, które śpiewa Kazik, syn nasz, no to zawsze płaczę. Zawsze płaczę. Moje ciało złote zmienia się jak dym, i złotym potrop płynie, a ja w nim wczelni dodąc piję złoto z twoich ust. Tamtej wiosny sok z rozdartych brzuch, ale wciąż dokoła pełznie tamten świat, mych toporów, krwawych twoich barwnych szat, wciąż jaśniejszy wokół podglądany krąg, coraz chęściej straszy zimno nasz krąg. Mgły, co była, staną w stal znów. Nie próbujmy jeszcze raz skrubać się łańcuchem słów. Migam samym, miłe twoje zostać tam. Migam samym, ni bez ciebie żyć. Ilu istnień czas jak jedna chwila z wieku, jak to dawno, może tydzień, może wiek, dał upadł czas, jak wreszcie się lży, zmywa ślady moich łez i twojej krwi, odmienia zwolna zapomnienia płaszcz, noc, gdy pierwszy raz wyjście sobie w twarz, śpiewaliśmy razem szczęście, ja ty fart, jak sztylety wbić w siebie aż do gard. Już nie wiem.